sala mu dawała w podzięce za piękną sztukę. Mieczysław Horszowski to jeden z najskromniejszych artystów na świecie. I to jest również jeden z elementów jego wielkości. Zresztą sami państwo za chwilę nie tyle nawet posłuchają, ile obejrzą. Przecież ten człowiek gra w wieku, w jakim nikt nigdy nie grał na fortepianie. A proszę przyjrzeć się, ile w nim energii. Jak ogromna sprawność palcowa, jaka sprężystość rytmu, pulsu. Wszystko to powoduje, że muzyka, którą gra, nie ma ani cienia starości, nie ma ani cienia tego bezwładu starczego, który musiałby cechować każdego innego artystę w tym wieku. Jest jakaś głęboka tajemnica, którą Horszowski bardzo głęboko przechowuje w swoim sercu, a która powoduje, że gra jak młody człowiek. No może nie jak 20-latek, ale tak jakby miał 50, 55 lat. Dlatego zapraszam państwa bardzo serdecznie do obejrzenia i posłuchania 6 suity francuskiej Bacha, następnie 6 sonaty F-dur z opusu 10 Beethovena, 2 utworów Schumana, są to Arabeska i Papillon, Motyle, następnie serii utworów Chopina, spośród których jeden Mazurek G-dur już był grany na bis. No i drugiego bisu proszę równie uważnie posłuchać. Horszowski był już chyba zmęczony, a zagrał prząśniczkę Mendelssohna w sposób zachwycająco lekki, powiedziałbym dowcipny i urzekająco piękny.
W 99. rocznicę urodzin, dziś dokładnie przypadającą Mieczysława Chorszowskiego, odtworzyliśmy jego recital z Carnegie Hallu, Nowy Jork, z którym artysta nasz wystąpił 18 kwietnia ubiegłego roku. Ostatnim utworem zagranym na bis była Prząśniczka Mendelssohna. Jak powiedziałem na początku, zagrana cudownie, bajecznie, lekko, zwiewnie, z ogromnym poczuciem humoru i z ogromną sprawnością. Należałoby życzyć naszemu wielkiemu rodakowi, żeby jeszcze pożył, jeszcze pograł i jeszcze dał wiele szczęścia ludziom. Dziękuję Państwu serdecznie.